We wtorek 10 stycznia miało miejsce oficjalne otwarcie Muzeum Historii Piastów Cieszyńskich, które mieści się w zamku w Kończycach Małych. Muzeum powstało z inicjatywy Browaru Zamkowego Cieszyn. Uroczystego otwarcia dokonał Adam Leda, właściciel browaru oraz opiekun tego miejsca Władysław Żagan. W wydarzeniu tym udział wziął wicewójt gminy Zebrzydowice, a także samorządowcy oraz lokalna społeczność. Mamy tutaj przede wszystkim kopie, mamy repliki, ale też kilka oryginałów jest, chociażby monety, bo na naszym terenie przez długi czas płacono groszami praskimi i na przykład grosze praskie są tutaj oryginalne. Na pewno ciekawym elementem są portrety Piastów Cieszyńskich, portrety, których trzeba by szukać w różnych galeriach Europy. To jest jedyne miejsce obecnie, gdzie można tych Piastów Cieszyńskich zobaczyć. No, my tam o nich czasem słyszymy, czasem czegoś się dowiemy, natomiast tutaj można ich fizycznie zobaczyć i to jest takie, na pewno to jest wysoka wartość tego miejsca. Jedna z księżnych cieszyńskich kazała się sportretować nago jako Lukrecja, więc jak ktoś ją odkryje tutaj, to będzie wiedział, że to jest właśnie księżniczka cieszyńska. Jaka, nie zdradzę, jeszcze trzeba przyjść do muzeum. Ta dzisiejsza data to też nie jest przypadkowa, data otwarcia. Dokładnie 10 stycznia 1356 roku wydano złotą bulę cesarza Karola IV, nad którą między innymi pracował też książę cieszyński Przemysław I Noszak i my też mamy tutaj właśnie jedną z 600 certyfikowanych kopii ze złoceniami tegoż dokumentu. Te kopie zostały wydane z okazji 600-lecia wydania Złotej Buli Cesarskiej. Kiedy tutaj można przyjść i zobaczyć to wszystko i czy pobierać jakieś opłaty? Tak, od dzisiaj praktycznie można już tutaj przychodzić. Muzeum będzie czynne na razie pomiędzy poniedziałkiem a sobotą, między godzinami 12-16. To też jest dostosowane do funkcjonowania gościńca poniżej, bo na tę chwilę będzie można bilety kupić właśnie w gościńcu, a dopiero z czasem pojawi się tutaj automatyczna bramka, gdzie będzie można wchodzić kiedykolwiek, ale też w określonych godzinach. W jakiej cenie? 10 zł na tę chwilę. Rozumiem, że Noszak też tutaj będzie na miejscu. W jakieś dni będą jakieś prelekcje, spotkania, wykłady, tak jak dzisiaj chociażby? Na pewno będę tutaj w najbliższe 2 tygodnie ferii zimowych, a później będzie się trzeba umówić na takie zwiedzanie z księciem. No a prelekcje raz w miesiącu, jest zaplanowany jakiś temat, dostępne już są na naszej stronie, na naszym fanpage'u facebookowym. Za miesiąc będzie wykład poświęcony właśnie postaci Przemysława I Noszaka, będzie się można dowiedzieć, kim ten człowiek tak naprawdę był i co robił, bo ciekawostek na jego temat jest mnóstwo, a mnóstwo też takich, o których w ogóle nie mamy pojęcia. Nie jest to Louvre, ale mamy same konkrety do opowiedzenia. Nie ma tutaj miejsca na tak zwane gadżety, tylko każda rzecz, którą możemy tutaj obejrzeć, ma swoją wartość historyczną, którą jesteśmy w stanie wytłumaczyć, przybliżyć i przede wszystkim jakby przekazać ludziom, żeby w takim, powiedziałbym, trochę wideoklipie małym, krótkim, akcja, reakcja, wiem, o co chodzi, wychodzę, nie? Nie chodzisz i potem mówisz po godzinie, kurczę, ale po co ja tutaj przyszedłem? Ten plan jakby zaświtał mi w głowie w lutym zeszłego roku i zamiast 2 sali konsumpcyjnych, tak jak tutaj było pierwotnie, mamy po prostu muzeum i tak jak zaplanowałem, tak działamy, otacza mnie grupa świetnych ludzi, świetnych. Mam wsparcie i władz lokalnych, wyczuwam też i społeczeństwa lokalnego, ale oczywiście nadal musimy tą ideę krzewić, bo wielu ludzi przechodzi obok tego w sposób, powiedziałbym, taki bez zarzutu, bez smaku. Po prostu niby wiemy, ale to nie działa. To boli mnie to, że hasło Stella, które tyle mówi, one w wielu przypadkach jest po prostu puste, gdzieś tam się zaczyna na jakimś konflikcie, a ja bym wolał, żebyśmy mówili o niezwykłej historii. To po prostu, no, życie jest naszego księcia, to jest gotowy scenariusz do filmu. I to jakiego filmu? Miejsce to, Kończyce Małe i zamek ze swoim otoczeniem, był już znany od co najmniej 20 lat, a to za sprawą tego, co tu się działo przedtem, czyli za sprawą hotelu i restauracji.
Dwa słowa może takiej historii tej najnowszej. Od 1992 roku, proszę Państwa, gmina Zebrzydowice odbudowała obecną szatę, a w zasadzie wyremontowała cały zamek, ponieważ jest to obiekt, który w swojej renesansowej szacie, jako jeden z nielicznych na terenie, ja mam nadzieję, Polski Południowej, przetrwał w niezmienionej swojej konstrukcji i szacie, poza oczywiście skrzydłem, które uległo zniszczeniu, czyli tak zwanej gorzelni, która uległa rozburzeniu, a w miejsce tego obiektu powstała sala widowiskowa. Proszę Państwa, od 1992 roku gmina Zebrzydowice wyremontowała to i było to znane miejsce właśnie jako miejsce restauracyjne, hotelowe, przyciągające swoim urokiem z racji otoczenia, z racji stawu, ścieżek i parku wielu zarówno turystów, jak i mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.